dalej, polatamy trochę. Chodź, przestań się bawić. Oła. Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Dzisiaj mamy poniedziałek. My latamy karmą. Jeden z ostatnich moich lotów karmą, dlatego że muszę oddać koledze tego drona. Pewnie sobie o nim przypomni już niedługo. W każdym razie, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć? Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na warsztaty plenerowe. Otóż po wczorajszym filmie, który dotyczył Mavica 2 Pro i właśnie warsztatów plenerowych z Marcinem, takich indywidualnych, które organizowaliśmy, rozpisaliście się, oczywiście wiadomości jest multum na ten temat, że też byście chcieli trochę poćwiczyć, wykorzystać w pełni Mavica 2 i jego możliwości. No i postanowiłem wyjść naprzeciw. W najbliższą niedzielę o 11:00 jest spontaniczny plener, jeżeli wszystko wyjdzie dobrze, a powinno wyjść, to ruszamy o 11:00. Szczegóły tego wydarzenia podam w kwestionariuszu tutaj pod filmem. Można zapisać się już dzisiaj, są tam określone warunki. Mamy dosyć ograniczoną grupę, dlatego że no wiadomo, nie idziemy na ilość, ale bardziej na jakość. I czym się będziemy zajmowali? Będzie tam kadrowanie, będzie tam trochę odnośnie wykonywania zdjęć. Obróbka zdjęć, taka przynajmniej szybka obróbka, która pozwoli Wam już na osiągnięcie fajnych efektów na social media, na te potrzeby. Może nie komercyjne, ale po to, żeby się pochwalić znajomym i żeby coś ładnego zrobić z wakacji w telefonie czy w laptopie. Przećwiczymy tryby inteligentne oczywiście, przećwiczymy możliwości Mavica 2, jeżeli chodzi o jego maksymalne możliwości, to co można z niego wyciągnąć, po to, żeby wydane przez Was pieniądze przynajmniej się zwróciły albo dały Wam taką radość, jeżeli chodzi o eksploatację tego drona. Także niedziela, oczywiście tam będzie więcej tych zagadnień, ja nie chcę o wszystkim mówić od razu, bo no, zwykle nie wykładam wszystkich asów czy jokera, zostawiam w rękawie. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Proszę przemyśleć te możliwości, które stwarzamy w tej chwili. Proszę przemyśleć warunki i spotykamy się w niedzielę o 11:30. A my idziemy teraz latać, także do dzieła. Ćwiczę ten kijek do selfie Karma Gryf. Nie ma takiego panowania nad nim dobrego, ale fajnie stabilizuje, jest całkiem niezły, muszę Wam powiedzieć. Nie wiem, jak wychodzą te efekty. Próbowałem robić odwróconym kijkiem do selfie do góry nogami time warp, ale za sobą jak szedłem, nawet nie wiem, jak ten efekt wyszedł. Dzisiaj trochę eksperymentów i muszę powiedzieć, że co sprzęt, to niezły wynalazek. Ale powoli się staje tak, że te sprzęty są też ze sobą mało kompatybilne. To na przykład już 7 ma takie menu, że nie bardzo z tym Karma Grip współpracuje. Trzeba bardzo mocno za ten uchwyt gimbala palcem przechodzić do menu. No dobra, wystarczy na dzisiaj, słuchajcie. Pozdrowienia bardzo serdeczne. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia już jutro, pa!